Chyba się tutaj myję nogi. Ale jestem w skarpetkach, nie wiem czy mam umyć nogi czy nie. No nie będę chyba mył. Czyste mam skarpetki. No nie wiem, jak mnie każą, no to pójdę. Dostajecie mnie w pięknych okolicznościach, bo jem sobie właśnie kanapkę z kotletem i jestem pod granicą słowacką. Jest tu dosyć zimno, bo wjechaliśmy w obszar górzysty. Śnieg jest tutaj nadal. Ostatnio mi powiedział kierowca, że 1,5 metra śniegu tutaj było jeszcze do niedawna, dopiero stopniał. No ale nawet na znaku widać, jest pokazane, że jest dosyć zimno. Miałem jechać w zimę, kurde, a teraz się zrobiła wiosna, bo trochę przyleniłem. Trochę mi się wszystko poopóźniało, jest marzec. Ja nie wiem, jakby była minusowa temperatura, czy jakby się łapało wtedy stopy. Pewnie tragicznie. Dobrze, że zrobiło się trochę cieplej. To nara, idziemy na Słowację. Można by pomyśleć, że krajobraz idealny dla autostopowicza, ale jest problem, jest niedziela, więc tirowcy mają swój weekendzik i nie jadą dzisiaj, wieczorem dopiero startują. Ale przejdźmy się i zobaczymy, jakie mają blachy. Bułgarska, turecka, o, turecka jakbym złapał, to ładnie by było. Do Turcji samej dojechać z gościem. Polska, tam gdzie jest dwóch gości, ale jeszcze do nich nie zagadywałem. Na razie to tam kręcę sobie swój filmik. Ruska, że nie widziałem jeszcze nigdy wcześniej ruskich tablic w Europie. Ale to już, ale ślisko, bez przesady. Tutaj też turecka, gościu robił sobie jedzenie. Zapytałem go, czy nie jedzie do Turcji, mówi, że jedzie gdzieś tam gdzie indziej. Zresztą nie szło się dogadać. Ogólne zacięcie narodowości mamy tutaj. Polska tylko jedna. Najpierw lewa, bułgarska. Też by mi pasowało do Bułgarii jechać. A druga, turecka. No nie wiem, czy im pukać kurwa, czy nie pukać, czy oni śpią, czy nie śpią. Chyba nie śpią chłopaki. Weekendzik mają. Będziemy pukać, zaczynamy od pierwszej. WPZ. Muszę wam powiedzieć, rozwiązanie sytuacji nastało bardzo szybko, ponieważ pierwszy gościu powiedział mi, że jest zakaz na Słowację i stoją do rana. Także o ciężarówkę na dzisiaj mogę sobie odpuścić. Będzie trzeba łapać osobówki. Osobówki są gorsze od ciężarówek dla autostopowicza, szybsze, ale jeżdżą na mniejsze odległości. 50 km zwykle się łapie osobówkę. Jak się złapie osobówkę gdzieś daleko, to trzeba mieć farta do tego. Dlatego, ale autostopowicze i kierowcy ciężarówek i busiarze to są najlepsze ziomeczki. Sztamy trzymamy razem. Ja po jeżdżeniu autostopem tyle miesięcy to już znam slang tirowców i w ogóle mogę gadać o robocie, o zleceniach, ponarzekać nawet mogę z nimi, chociaż nie pracuję, nie? Nawet prawa jazdy nie mam. Ale na transporcie się już trochę znam dzięki temu. Tu będziemy łapać. Gościu pieprzył. Ruszyły, nawet polskie ciężarówki są. Zaraz będzie łapane na flagę Polski. Jak będzie flaga Polski, to nie ma, muszą się zatrzymać. Zaraz zobaczycie. To jest plecak, zaraz pokażę, jak będzie z flagą. I taki właśnie patriotyczny element pozwala mi łapać stopa, bo przed chwilą zatrzymało mi się trzech Polaków i pytali od razu, gdzie jedziesz. Widzicie? To właśnie działa. Polecam łapać na flagę Polski, bo Polacy dużo chętniej się zatrzymują, szczególnie za granicą, jak masz taką flagę Polski wywieszoną. I ten... I zagranicznych też to lepiej działa, bo oni widzą flaga Polski, jakiś zagraniczny gościu, pewnie nie chce nas okraść ani nic, no i to wzbudza takie zaufanie. I flaga Polski to jest gadżet, to jest z szacunkiem ją noszę i będę jej używał bardzo często za granicą. Będę sobie chodzić z plecakiem, flaga będzie wywieszona oczywiście na tyle, nie? Bo to na przykład jest fajne. Bo idę sobie ulicą i gościu jakiś przechodzień może jest Polakiem i może sobie z nim pogadam. A poza tym poznałem tak mojego kolegę bardzo dobrego z Meksyku, w Mexico City mam kolegę i poznałem go na ulicy, bo gadam po polsku na ulicy i zagadałem właśnie. Nieraz sobie gadamy na Facebooku. Także jest łapane na flagę, polecam. Proszę Państwa, jeśli chodzi o nocleg, muszę go nagrać, bo to jest mój pierwszy nocleg na tym tripie. Zrobimy z tym tak. To jest właśnie najgorsze.
trzeba tutaj rozkładać ten namiot codziennie i to jest straszna, męcząca rutyna, ale nie musicie czekać na rozłożenie namiotu, zrobię to bardzo prostą sztuczką. No i tym sposobem zapraszamy do środka. Na pewno będzie dzisiaj mi niewygodnie, na pewno nie będę mógł usnąć, będę się wiercił, no bo to pierwsze dni w namiocie, potem się już przyzwyczaję. Potem to jest przyjemność dla mnie spać w namiocie. Będę miał coś jeszcze do powiedzenia, ale zrobię to w środku, jak już będę w śpiworze. No dobra, pierwsza noc w namiocie, jestem w moim jednym członie śpiwora, jesiennym, temperatura komfortu do zera. Także jest mi ciepło, jest mi dobrze, mam tutaj wodę, mam tutaj jedzonko, mam cały naładowany powerbank, ładuje mi się iPhone, cały dzień bateria mi trzyma, jak tak oszczędnie używam, także jest dobrze. Co jeszcze? Powiem teraz trochę o noclegu, ponieważ rozłożyłem się jakieś 40 metrów od stacji, tak powiedzmy plus minus, w takim lasku się zabunkrowałem. Ja jestem takim typem człowieka autostopowicza, że nie lubię spać gdzieś tam wśród ludzi w namiocie. Mógłbym spać sobie przy stacji, tam jest monitoring i tak dalej, ale ja wolę sobie iść do lasku, żeby mi tu nikt obok namiotu nie chodził, nikt mnie nie trąbił, silnik nie burczał, a najgorsze to są jak tirowcy mają chłodziarkę odpaloną. No i wierczyć wtedy takie coś całą noc. A tutaj jest cichutko, nikt tu nie przyjdzie, no bo nikt tu nie tu ma chodzić po nocy. Spokojnie raczej, nikt się nie okradnie. A saszetkę z paszportem i z kartami, z wszystkimi tymi innymi rzeczami trzymam w środku śpiwora. No. Idę spać, dobranoc. Jest już ranek. W nocy jednak musiałem użyć drugiego śpiwora, bo zrobiło się zimno. Więc teraz zbieram się i idę zaraz łapać stopa na stacyjce. Tu ładne miejsce wybrałem, bo jest całkowicie osłonione od oczu ludzkich. Nikt tu mnie nie widział. Tu jestem. Zbieram zaraz ten plecak. Dobra, przekroczyłem granicę serbską. Dostałem pieczątkę tak jak chciałem w paszporcie. Wejdzie do kolekcji. Za mną flaga. No zaraz będę jechał przez Serbię. Jedyne co mogę powiedzieć to, że mają tutaj cyrylicę i czuć trochę taką ruską atmosferą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy jacy ludzie będą, to wam też o tym opowiem. Ale Serbowie są bardzo tacy, no nie wiem, na granicy tam ci goście byli bardzo tacy, jak Ruscy się zachowywali. Jak spotkaliście kiedyś Ruskich, to wiecie jak się Ruscy zachowują. No to pierwsze Kosowo jest serbskie. Wszędzie jest tutaj takie murale są wypisane i szczerze powiedziawszy nie zamierzam się z nimi nie zgadzać. Niech was Matka Boska broni od tego, żebyście mówili, że jest inaczej w Serbii, bo może się to źle skończyć, tak przypuszczam. Jestem pod Belgradem, jak widzicie w dosyć ruchliwym miejscu. Tam za mną jest policja, ale kazali mi stopować dokładnie w tym miejscu. Miałem nadzieję, że serbska policja mi pomoże, złapie mi stopa, bo oni zatrzymują ciężarówki co chwilę. Ale niestety mi nie pomogli, teraz się gapią na mnie. Ale w każdym razie zatrzymały mi się już 3 samochody i się zastanawiam, czy nie wyjechać do Belgradu, bo one mi się zaoferowały, żeby do Belgradu jechać. A jestem na takiej, jakby na początku takiej obwodnicy, czyli w prawo jest skręt do Belgradu, a wprost to jest dalej w głąb Serbii. No ja chcę jechać dalej w głąb Serbii, ale jak taka będzie lipa tutaj i nic się nie złapie, no to jak jeszcze jeden mi powie, że jedzie do Belgradu, to ja wjadę do Belgradu, a wyjadę stamtąd, nie wiem, pociągiem może, albo busem jakimś, tak po prostu za miasto, żeby sobie zacząć łapać stopa, albo na wylotówkę, bo nocować w mieście mi się nie widzi. A zresztą Serbia to jest dosyć trochę taki jakby, nie chcę krzywdzić Serbów, ale to jest taki patologiczny kraj trochę, bo dużo ludzi pijanych tu widzę, pomazane są miasta w graffiti, chociaż no nie takie graffiti, tylko takie bazgroły, otagowane są, ale też brzydko otagowane, bo otagować też trzeba umieć. No nic, dobra, łapiemy dalej, bo skisnę tutaj, od 2 godzin tu stoję. Ale jestem teraz w gównianej sytuacji. Śpię sobie w Serbii normalnie, legalnie, druga noc. Nagle zerwał się taki wiatr, że położył mi cały namiot i kurde, jestem teraz tak 40 metrów od stacji właśnie.
Najgorsze jest, że namiot, że ręcznik wywiesiłem na zewnątrz, pewnie już go porwało i wywiało stamtąd i nie mam ręcznika. Pakuję wszystko elegancko do plecaka w takim złożonym namiocie i uciekam na stację benzynową. Zepsuło mi całkowicie tę nockę, z rytmu mnie to wybije, bo będę bardzo zmęczony po tym wszystkim. Sytuacja powoli opanowana, zaraz obok mojej miejscówy jest polski napis 40911. Wracamy do domu, zimno. No ja jadę do Indii, ale wieje. A poza tym spałem pod transformatorem, bo jest taką dobrą miejscówką, ta miejscowa pod transformatorem. Ale zachowuję się teraz jak darwinista, no idiotyzm spać pod transformatorem. Tam u góry jest. Tam jest, a tam jest stacja, czyli moje miejsce ratunku, a tu jest cały namiot i to wszystko, po prostu wielki jeden burdel. Zbieram się stąd, bo jest zimno, wieje, tak, że jest po prostu, nie mogę już. No jest 5 rano, a ja siedzę na tej stacji i nikt tu nie jeździ, nie? Już miałem pytać kierowców, tutaj widzicie tiry za mną, ale śpią jeszcze, ale oni byli tutaj o 22, więc muszę się pilnować, muszę się mieć na baczności, bo oni zaraz będą jechać, zaraz będą startować, żeby mi nie uciekli, bo już jeden mi uciekł. Poza tym nie wiem, czy tu widać, ale dziwka jest też na stacji, konkurencji mi robi, no. Poszło teraz tam, zobaczcie. Nie widać, tam stoi. Tak w takim czerwonym ubranku, przy aucie. I sobie z nią pogadałem. Ale brzydka i ma ten, bo zawołała mnie, nie? O swoje usługi mi chciała zaoferować. Ale odmówiłem oczywiście. Brzydka i miała męski głos, także podejrzany mi się to wydawało. A zresztą ja z takich usług nie korzystam. No ale śmiesznie jest. Ładny kolor ma to niebo, nie? Znowu bramki, kluczowy moment przed Bułgarią, ale nie będę was zanudzał pierniczeniem o łapaniu stopa. Przenieśmy się bardzo szybko do Sofii. Nie chce mi się łapać stopa, zrobię to całkowicie inaczej, a zrobię to tak. Tak właśnie wygląda Sofia w centrum. Martwiłem się, że będzie perelowsko, ale jest nawet całkiem przyzwoicie. A w drodze do mojego ziomala pokażę wam, jak to wygląda po drodze. Poświęcę trochę czasu dla vloga, nie? Tak muszę robić. Widzicie tą cerkiew za mną? Chciałem wam ją pokazać, ale gościu w środku bardzo się zjeżył i powiedział no photo. I nie mogłem nic nakręcić. A nie chciałem już świrować po kryjomu, a było dosyć ładnie w środku. Swoją drogą chyba nigdy nie byłem w cerkwi przedtem. To był mój pierwszy raz. A w Częstochowie mamy, ale jest zawsze zamknięta, dlatego nie odwiedziłem. Czas na to, żebym wtrącił swoje 3 grosze do tych obrazków, które widzicie. Byłem na obrzeżach miasta i wyglądało to naprawdę jak trzeci świat. No może w tych właśnie podejrzanych dzielnicach jest niebezpiecznie, ale w tej reprezentatywnej części miasta jest bardzo ładnie. Zresztą sami widzicie i muszę zaznaczyć, że jest bardzo czysto. Nawet jednego śmiecia nie ma tutaj na drodze. Jest bardzo ładnie w Sofii. Powiedziałbym nawet, że jest ładniej niż w Warszawie, bo w Warszawie tak naprawdę przejechałem całą i tam nie było ładnych rzeczy. Było kilka ładnych rzeczy, no Pałac Kultury jest ładny tylko, nie wiem, nie znam się na Warszawie, ale no Sofia bije Warszawę na głowę pod względem architektury na 100%. I dzisiaj idąc parkiem widzę sobie młodych ludzi, którzy grają sobie w bile. Kto zna
ten gra, ten wie o co chodzi, kto nie zna, ten nie wie. Ludzie uśmiechnięci, otwarci, bo gdy poprosiłem o wskazanie mi drogi, taką parkę w Starbucksie, to bardzo, bardzo mi pomogli, bardzo byli mili. A tutaj nawet dosyć nowoczesne te tramwaje. Nie, nie, to jest nie tramwaj, przepraszam. Nie, to jest trolejbus. Sofia to miasto oczywiście otagowane i te tagi są dosyć estetyczne. Widzicie fajnego taga? Wszędzie tagi. I graffiti w ładnych miejscach. I to takie ładne graffiti z tego co widzę. To tutaj składy widzę są silne. Żandarmeria w opancerzonym samochodzie. A, jeszcze jedna sprawa, jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, ponieważ w Sofii jest teraz dwa razy więcej policji z tej racji, że minister Rosji czy ktoś tam odwiedza to miasto dzisiaj i jest wzmożona kontrola policji, jest podobno ich dwa razy albo nawet trzy razy więcej na drogach i jest bezpieczniej. Akurat wtedy, kiedy ja przyjechałem do tego miasta. Szczęście mam. Fajna architektura, nie? Poza tym czuć bardzo indyjskim zielem na ulicach. Czuć zapach. Bardzo dużo tagów w tym mieście. Każdy róg otagowany, podobnie jak w Częstochowie mojej. Powoli docieramy do celu. Zaraz będę musiał wejść na Wi-Fi i skontaktować się z moim ziomkiem, którego nigdy nie widziałem osobiście. Nigdy, ale znamy się przez neta. I w tym momencie pozdrawiam cię, Jakub Siemiuk, jesteś na Zimmerman vlogu. Czy tego chcesz czy nie, twarz twoja nie będzie, bo nie chcesz, ale nazwisko twoje będzie. Pozdrawiamy Jakuba Siemiuka. Umówiliśmy się pod Billa, teraz czekam na niego. Zaraz będzie hucz, idziemy pić piwko. I sobie coś w końcu zjem normalnego, a nie ten szajs ze stacji benzynowej. Dojechałem do Turcji. Przekroczyłem granicę. Na granicy zostaje was taki widok jak macie teraz tutaj. Jest to naprawdę pierwszy meczet, który widzę w życiu. Przełomowa chwila w podróży do Azji, bo tych meczetów będzie teraz bardzo dużo. Będzie spanie w meczetach i wszystko będzie. Zaraz idę do środka obejrzeć na szybko, a potem łapię stopa do Stambułu. A poza tym na granicy miałem bardzo szczegółową kontrolę. Jedna pani wzięła mój paszport i go tak wertowała i sprawdzała 10 razy zdjęcia robiła, bo na jednej stronie zauważyła wizę pakistańską i mnie wypytywała o szczegóły podróży i tak dalej. Ale w końcu niczego się nie doszukała i mnie puściła. Dostałem stempel i mogę iść. Aplikacja o wizę turecką jest bardzo prosta. Robi się to przez stronę internetową, płaci się $20 i można pokazać na telefonie, jak ja tak zrobiłem na granicy i można normalnie wejść z $20. Teraz będę jechał załatwiać wizę irańską w jednym z miast tureckich i z Turcji do Iranu, a potem, no wiecie, no cała podróż znana, Pakistan, Iran, nie? Idziemy do środka, co? Ale jak będzie zamknięte, to nic nie nakręcę. Nie wiem, takie coś gdzieś na wejściu? Chyba się tutaj myję nogi. Ale jestem w skarpetkach, nie wiem, czy mam umyć nogi, czy nie. No nie będę chyba mył. Czyste mam skarpetki. No nie wiem, jak mi je każą, no to pójdę. Pełna kulturka. Buty zostawione. I to wejście. Zaraz, nie wiem, czy tam mogę kręcić. Jak nikogo nie będzie, to coś nakręcę. No to jesteśmy w meczecie. Mówię przyciszonym głosem, bo trzeba zachować szacunek. Jest to dla nich ważne miejsce. Nie znam jeszcze tej kultury. Opowiem wam ciekawe rzeczy, ale najpierw muszę porozmawiać z Turkami, wypytać ich dokładnie, żebym mógł wam podać prawidłowe informacje. Poza tym jest tutaj bardzo cicho. Echo niesie się po całym meczecie. Wyłożone jest takim mięciutkim dywanem, bardzo czysto jest. Bardzo ładne, coś to się mówi, freski. Chodzi o te malowidło na górze, a tak to wyposażenie jest bardzo skromne. Nie tak jak w katolickich świątyniach, że
Tak jak na przykład jak odwiedzałem w Brazylii świątynie, znane kościoły, to one są bardzo takie zrobione na pokaz, nie? Jest na górę, a u nas w Częstochowie no, wszystko jest takie na pokaz. Nawet mój lokalny kościół jest, ma taki fikuśny ołtarz. Tutaj jest cisza, spokój, miejsce przeznaczone do modlitwy. Nie wiem, czy wolno będzie mi tutaj wchodzić, gdy muzułmanie się modlą, ale postaram się to też dla was nagrać, o ile będę mógł. Poza tym wkraczam do Turcji, to jest kraj całkowicie islamski, zakaz alkoholu. No i trzeba szanować ich kulturę i obyczaje. Dlatego staram się wszystkich traktować ze szacunkiem, ich kulturę traktować ze szacunkiem, nie wchodzić nigdzie w przysłowiowych buciorach i zrozumieć ich dobrze. Przejdę się jeszcze po mieście, pokażę wam jakieś ujęcie z innych miejsc. Święta księga. Nie dotykam. Okej, z meczetu wyszedłem, bo przyszedł taki pan i się modlił, a ja tam sobie kręciłem moje ujęcia, więc przerwałem, wyszedłem. Trochę mnie to skrępowało. Ciekawe będzie jak zespanie w meczecie, bo oni będą przychodzić na modu, a ja będę tam spał. Nie wiem jak to będzie wyglądać. A poza tym kilka słów o tej kulturze, bo islam bardzo trzyma się Biblii według mnie, bo w Biblii jest napisane, że przede wszystkim bójcie się Boga. No, tak Bóg nakazuje, tak? Kto czyta Biblię, ten wie, ja czytałem. No i Turcy, islamiści właśnie boją się Boga. Ja na przykład jak piją już alkohol gdzieś tam za granicą, to są śmieszne opowieści wśród kierowców polskich, że Turcy czy inni muzułmanie to piją sobie alkohol schowani pod naczepą albo pod stołem, bo Allah nie widzi. No i właśnie to oni się boją Boga. Ja osobiście oczywiście islamistą nie jestem, ale czy jestem wierzący, to tego sam nie wiem. Także ciężko mi stwierdzić. Przepraszam za przerwanie, ale zaczepili mnie żołnierze i powiedzieli, że tam nie mogę kręcić i musiałem wyłączyć kamerę przy nich. Tak. Jeśli o mnie chodzi, no właśnie, dobra. Ciężko stwierdzić. A dlaczego stwierdzić jest ciężko? Ponieważ nie mogę tego potraktować w 100% na logikę, jak normalny człowiek powinien wszystko traktować na logikę, ponieważ w młodych latach byłem, tak jak zresztą każdy z was, indoktrynowany. To jest takie skomplikowane słowo, indoktrynacja. No to znaczy, że byłem wtłaczany w tą doktrynę katolicką. Wiecie, chodzisz sobie do kościoła, chodzisz na religię, na religii ksiądz straszy cię piekłem, pokazuje jakieś filmiki z egzorcyzmów i się dziecko boi. No i potem, kurczę, ciężko. Takie coś nie wychodzi z głowy, co nie? Dlatego nie mogę powiedzieć, że jestem niewierzący, bo zostałem zindoktrynowany, jestem tego świadom. Ty, ale zajebiste chmury, nie? Jestem w Turcji, więc pierwsze co robię to idę na kebaba prawdziwego, a nie żadnego podrajbanego. Tutaj jest cena 12 tureckich lirów. Nie wiem ile to jest na złote. Ale 50 lirów to jest 8 funtów. Także możecie sobie policzyć. Idziemy jeść. Pali się tutaj na węglu. To zabieramy się do jedzenia, zaraz będzie recenzja. Moja recenzja tureckiego kebaba, bardzo dobry. Tortilla nie jest taka jak w Polsce, cienka, tylko jest gruba. Podawany jest bez sosu i z warzywami.
Choć przypuszczam, że jeśli bym zapytał o sos, to pewnie by polali. Ale było całkiem dobre, całkiem smaczne. I mięso było takie dobre, delikatne, nie takie chamskie jak w kebabiarni. Tylko tutaj to mięso smażyli na tym grillu, na węglu było smażone, więc to w ogóle plus. I cena jest tutaj taniej niż polski kebab, bo chyba no 8 zł to jest ile, no. Nie wiem dokładnie. Ale było dobre całkiem. Rozejrzyjcie się wokół mnie, widzicie pewnie kobiety. Niektóre noszą chustki na głowach, inne nie noszą. Przypuszczam, że to pewnie zależy od tego, w jakich rodzinach się wychowali. Jak widzicie, dozwolone jest nie nosić chustki w Turcji. Jest wolność dla kobiet. A w innych krajach już tego nie będzie prawdopodobnie. Przypuszczam, że w Iranie jest zakazane na ulicy nie nosić chusty. W Stambule nie ma możliwości jeździć na gapę, bo są brameczki na tramwaju i na busach. A szkoda, bo zamierzałem właśnie jeździć na gapę. Teraz jedziemy na zwiedzanko, proszę państwa, a potem jedziemy do Polonoskoj, polskiej wioski. Tam jest parafia polska nawet, groby Polaków i ogólnie na Polonoskoj chcę dzisiaj nocować, także jedziemy do tego parku. Za nami Błękitny Meczet, czyli jedno z najważniejszych miejsc w Istambule. Bardzo ważny zabytek. A ja mam wam coś ciekawego do powiedzenia, a mianowicie, jeśli zastanawiacie się, czy Jehowa, czyli nasz Bóg i Allah to samo, to według Koranu jest to samo. Nawet jest napisane o Jezusie w Koranie, bo czytam go teraz, jak jadę autem, z ciekawości. I jest napisane o Jezusie. I daliśmy Jezusowi, Synowi Marii, jasne dowody i umocniliśmy Go przez Ducha Świętego. I o Jezusie są częste wspominki, tak samo jak są częste wspominki i nawiązania do Biblii. Jest to samo. Idziemy zwiedzać Błękitny Meczet.